Dokąd zmierza ludzkość? Większość ludzi tak naprawdę nie ma żadnego celu w życiu. Oni tylko chcą mieć przyjemność, wygodę w życiu i tak naprawdę nic ich więcej nie interesuje. Materializm jest to śmierć dla cywilizacji. Ten eksperyment z myszami bardzo obrazowo pokazuje, co naprawdę się dzieje w naszym zachodnim społeczeństwie. Ten model hedonizmu, materializmu, konsumpcjonizmu dotarł również do nas, do Słowian. Ktoś powie, że myszy to nie są ludzie, a ja wam powiem, że te życiowe mechanizmy tyczą się zarówno społeczeństwa mysiego, jak i ludzkiego. Nas, ludzi, tylko jedna rzecz może różnić od zwierząt – świadome poszukiwanie celu życia, czyli dążenia mistyczno-filozoficzne. Jedzenie, spanie, obrona, seks – to jest życie zwierząt. Jeśli ktoś poza to nie wychodzi, to jest w świecie zwierząt. Tylko ludzie mogą świadomie poszukiwać prawdy, zadawać pytania o sens istnienia. Życie to walka, wysiłek, dążenie do wyższych celów. Jeśli tego nie ma, to indywidualna dusza umiera, następuje degeneracja i społeczeństwo z takimi osobnikami przestaje istnieć, bo życie nie jest po to, żeby dążyć bezmyślnie do maksymalnej wygody. Boskie prawa życia unicestwiają materialistów. Feminizm. Kobiety bijące się w klatkach, rywalizujące we wszystkim, zamiast opiekować się domem, dziećmi. Feminizm to jest NWO i jest to zwiastun końca cywilizacji. U zwierząt też występuje gender, homoseksualizm i inne zboczenia. A dla samic ważniejszy jest wygląd zewnętrzny, fryzjerki, kosmetyczki, rewia mody. Zajmowanie się domem ich nie interesuje. Jak jest materializm bardzo rozwinięty, zanika demografia. Pamiętamy zaraz po wojnie w Polsce, jaki był boom demograficzny. Tylko że wtedy nie było konsumpcjonizmu, materializmu, modelu zachodniego. Nie trzeba wojny, żeby ta cywilizacja zachodnia zamarła. Ona jest na krawędzi zgonu, ma wszystkie symptomy końca. Rodzice nie zajmują się dziećmi, dają im komputery, w budach uczą samych bzdur. Młodzież jest nieprzystosowana do życia. Do rzeczywistości. Gender, transwestyci to też zwiastun końca. Mamy to na ulicach. Jest to nawet promowane przez satanistyczną władzę. My ze swojej natury jesteśmy istotami duchowymi i jeśli nie ma tych celów duchowych, a jest tylko materializm, występuje tylko degeneracja, bo to jest niezgodne z naszą naturą. A teraz zapraszamy na bardzo ciekawy eksperyment socjologiczny, który dokładnie tłumaczy, w jakiej sytuacji znajduje się obecnie nasze społeczeństwo z materialistycznym modelem życia. Dokąd zmierza ludzkość? Pytanie o przyszłość ludzkości nie jest nowe. Do problemu podchodzono zarówno od strony czysto naukowej, religijnej, jak i filozoficznej. Jakie są cele ludzkości? Jakie instynkty nami rządzą? Czy dążymy do jakichkolwiek wyższych celów? Czy chodzi wyłącznie o rozmnażanie się i o walkę o przetrwanie? Wiele wskazówek na wyżej zadane pytania dostarczył nam eksperyment Calhouna, oryginalnie nazwany Maus Utopia. Dokładne pytanie, na które ów eksperyment stara się odpowiedzieć, brzmi: co się stanie, gdy osobnikom danego gatunku zapewni się wszystko, co potrzebne jest do przeżycia? John Calhoun stworzył myśli odpowiednik rozwiniętej cywilizacji ludzkiej. Eksperyment został przeprowadzony na myszach w roku 1968 i trwał 4 lata. Mimo wielokrotnych prób, efekt końcowy był zawsze ten sam. Nieograniczony dostęp do pokarmu i brak zagrożeń powodowały wymarcie populacji. Ale po kolei. Formalne założenia mysiego raju. 1. Nieograniczony dostęp do pożywienia, wody oraz materiałów potrzebnych do budowy schronienia. 2. Brak zagrażających życiu drapieżników. 3. Maksymalne ograniczenie rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych. Opieka lekarska dla myszy. 4. Jedyne ograniczenie. Przestrzeń, która mogła pomieścić maksymalnie 3840 myszy. Przebieg eksperymentu. Faza pierwsza. Okres przystosowywania się. Dzień od 0 do 104. Dnia pierwszego do siedliska wpuszczono 4 samców i 4 samice. Początkowo myszy miały problem z przystosowaniem się do środowiska i do siebie nawzajem. Po względnym ustabilizowaniu się sytuacji myszy stworzyły swego rodzaju podział terytorialny i zaczęły budować gniazda.
W dniu 104 zaczęły rodzić się pierwsze nowe myszy. Faza B. Gwałtowny wzrost populacji. Okres eksploatacji zasobów. Dni 105 do 314. Populacja gryzoni dubluje się co 55 dni. Wykształcenie się rodzaju struktury socjalnej, wielkości miotu jest zależne od pozycji społecznej rodziców. Więcej myszy rodzi się w boksach zamieszkiwałych przez bardziej dominujące samce, podczas gdy mało dominujące myszy mają znikomą ilość potomstwa. Mimo tego, że warunki panujące w każdym z boksów były identyczne i dawały jednakowe warunki bytowe, można zauważyć gromadzenie się myszy i konsumowanie pokarmu w konkretnych miejscach. Myszom przestała przeszkadzać obcość innych. Coraz bardziej zauważalny był tłok w wybranych boksach. Pod koniec fazy B było trzykrotnie więcej osobników nieradzących sobie społecznie, niedominujących w żaden sposób, niż osobników społecznie stabilnych, mających ugruntowaną pozycję, czyli samców dominujących. Warty odnotowania jest także fakt, że stabilne społecznie osobniki to głównie myszy starsze. Faza C. Stagnacja. Okres równowagi. Dni 315 do 559. Populacja dubluje się co 145 dni. U samców zanika umiejętność obrony własnego terytorium. Karmiące samice zaczynają być wyraźnie agresywne, niejako przejmując od samców rolę ochrony gniazda. Agresja ta kierowana jest również ku własnemu potomstwu, które bywa atakowane, ranione i zmuszane do opuszczenia gniazda. Powszechna staje się przemoc. Samce przestają w jakikolwiek sposób zabiegać o samice. Zamiast tego atakują się wzajemnie. Tworzy się rodzaj nowej struktury. Są samce agresywne, czyli bardziej dominujące. Są bierne, czyli nadmiernie gryzione przez inne. Pojawiają się zachowania homoseksualne. Bardziej dominujące samce wykorzystują te bardziej bierne, które przyjmują rolę żeńską. U samic pojawia się mechanizm naturalnej antykoncepcji, wchłanianie płodów. Jest również coraz mniej zapłodnień oraz zanika instynkt rodzicielski. Skutkiem tego rodzi się coraz mniej młodych. Pojawiają się także całkiem bezdzietne samice. W połowie fazy C praktycznie wszystkie młode były odrzucone przez matkę. Rozpoczęły one osobne życie, bez wykształcenia jakichkolwiek zachowań emocjonalnych czy społecznych. Mimo tego, że spodziewanym czynnikiem hamującym wzrost będzie osiągnięcie limitu 3840 osobników, maksymalna populacja wynosi jedynie 2200. Dodatkowo tylko 20% gniazd jest stale zajęta. Faza D. Okres wymierania. Dni 560 do 1588. W dniu 560 zakończył się wzrost populacji. Samice bardzo rzadko zachodzą w ciążę, a nieliczne rodzone młode nie przeżywają. Ostatnie zapłodnienie miało miejsce w dniu 920. Pojawiły się męskie odpowiedniki samic, tak zwani piękni, beautiful ones. Samce te nie wykazywały żadnego zainteresowania samicami, jak również nigdy nie brały udziału w jakichkolwiek konfliktach. Ich zachowanie sprowadziło się wyłącznie do picia, jedzenia i spania, jak również dbania o własny wygląd. Na przykład czyszczenie futerka, czy nieangażowanie się w walki, brak blizn. Po pewnym czasie populacja straciła całkowicie zdolność do reprodukcji. Ostatni 1000 myszy nie wykształcił w sobie jakichkolwiek relacji społecznych. Nieznana im była agresja oraz zachowania prowadzące do ochrony gniazda i potomstwa. Nie angażowały się one w inne działania niż picie, jedzenie, spanie oraz dbanie o siebie. Osobniki w tym czasie wyglądały wyjątkowo ładnie i zadbanie. Posiadały zdrowe ciało i dobrze wyglądające oczy. Jednak nie potrafiły poradzić sobie z jakimkolwiek nietypowym bodźcem. Choć wyglądały wyjątkowo dobrze, były również wyjątkowo głupie. W dniu 1588 umiera ostatni osobnik. Podsumowanie. Według Johna Calhouna wnioski wyciągnięte z tego eksperymentu były następujące. Gdy całe dostępne miejsce jest zajęte i określone są wszystkie role społeczne, konkurencja i stres doświadczane przez jednostki doprowadzają do całkowitego załamania skomplikowanych zachowań społecznych. Ostatecznie pociągają za sobą wymarcie populacji. Brak wyzwań stopniowo pogarsza zachowanie kolejnych pokoleń populacji. Ta degeneracja jest nieunikniona.
i kończy się całkowitym wymarciem populacji. Także czekają nas duże, nieodwracalne zmiany. Coś umiera, coś się potem urodzi nowego. Takie są prawa życia, a Zachód się kończy.